żart. Jest, jest, to może być żart. Ale to jest chyba tak. To może być żart. To może być żart, wiesz? To nie jest duże. Ładnie. Tak. Tak, tak, spokojnie. Na rurkach tylko, na rurkach. Jakiś tam numer, ilość tych cyfrzek? 54. Poza wskazania normalne, tu na tej podziałce, jest odchylenie w prawo, o widoczne tu cyfry. Potem co się zrobi, jest za okolicę. Poza krajem. Tak, dokładnie. Bo tu może być tak samo wszędzie, bo to jest jedna anomalia. W tym korytarzu jest bardziej na środek skierowany. No, więc właśnie, bo tutaj może być tak samo przecież. Ja tutaj nie widzę różnicy, panie ciszego, ja ale to jesteśmy w kręgu. A? Odczytać trzeba. Moment. Ustawimy to na zero. Głosy są uskoszone. Także jakby to było pchnięcie. Tak, ja się boję, naprawdę. Naprawdę. To znaczy, gdybym miał w tym momencie powiedzieć, uważam, że jest piktogram autentyczny. Mimo, że jest skromny, ale myśmy już mieli skromne, prawda Tomek? Co pan o tym sądzi? Proszę powiedzieć. To nie zrobili ludzie. Nie? Nie. To jest energia, bo jest prąd i wie pan. A ten jak wejdziesz od razu czuć. Od razu czuć. Poszłyśmy najpierw za tamte kręgi zobaczyć sobie i później przyszłyśmy tutaj zobaczyć, czy coś się nie dzieje. Tak. I moment, co to mama mówi, jest krąg. No i popatrzyłyśmy i poszłyśmy, żeby zawiadomić, że nikogo na dyżurce nie było. Wróciłyśmy do pokoju, zrobiłyśmy sobie śniadanko i wróciłyśmy z powrotem. Spakowałyśmy się i zawiadomiłyśmy tutaj państwa. A o której godzinie państwo tutaj przychodzili, zobaczyli po raz ten krąg? Ten po raz pierwszy? Ten po raz pierwszy, oczywiście. To była 6.20, 6.30 tak mniej więcej rano. A siedziałyśmy tam, była godzina trzecia i poszłyśmy się po prostu przespać troszeczkę i później spaczyłyśmy w namiocie i wróciłyśmy z powrotem na spacer. Kto państwo są? Z Łodzi. Łodzi. Bo my się interesujemy w ogóle. Romanowska Teresa. I tam jest zjawisk, no i tutaj jest młodzież, tak? Tak. A nie było żadnych jakichś zjawisk w nocy? No nie, właściwie to wie pan, no w nocy to my przechodziliśmy ile? Chyba tylko raz, tak sobie jakoś jeszcze wiem. Na razie, no nie wiem, bo to było dużo wcześniej, ale tutaj naprawdę ci ludzie tam byli i jakoś oświetlali, ale to wcześniej, bo potem to ustało jakoś. W tamtych kręgach, wie pan, jak się wchodzi, to było po prostu mniejsze to uczucie tego ciepła. Tutaj jak weszłyśmy, to normalnie po prostu czuło się to ciepło takie bijące, takie. Nie wiem, czy to po prostu każdy tak odczuwa, czy tylko my obie odczuwaliśmy. Ale w każdym razie taka sytuacja była. Co tam przyszło? Taki dziwny. Szczący. Nie wiadomo, czy to prawdziwy, czy fałszywy, to na to jest. To fałszywy.